Dobra, teraz poszukamy sobie ważnej mapy Start of Injection. Ona jest przeważnie pod koniec, akurat w tym sterowniku. Tak jak ze wszystkimi mapami, po prostu musimy wiedzieć, czego szukamy, jak ona wygląda. I ona wygląda mniej więcej tak. Teraz tak. Tu mamy obroty, tu mamy injection quantity. I teraz tutaj jest crankshaft rotation, czyli kąt, przy którym następuje początek wtrysku. Jest to 0,02343. I to po prostu trzeba wiedzieć. I już wygląda trochę lepiej. Przy 40 mg potrzebujemy około 32 stopni kąta wału korbowego, żeby wtrysnąć, może inaczej, przy 3700 obrotów potrzebujemy 32 stopnie, żeby wtrysnąć 40 mg. Przy większych obrotach potrzebujemy trochę większego kąta. Także jak będziemy modyfikować nasze mapy, musimy też zmienić mapę Start of injection, początku wtrysku, bo po prostu zabraknie nam czasu na wtryśnięcie żądanej dawki paliwa. Oczywiście szukamy pozostałych dwóch map. Znaleźliśmy tylko jedną. Czyli musimy znaleźć jeszcze trzecią. W tym sterowniku akurat ma 13 na 16, ale w innych może wyglądać troszeczkę inaczej ta mapa. Jak już tu jesteśmy przy okazji, to poszukajmy innej mapy, która ogranicza nam początek wtrysku. Ta mapa wygląda tak. Tu mamy temperaturę, mi to wskoczyło samodzielnie, ale wpisać musimy taki offset tutaj 1 dziesiąta i minus 273,1 stopnia, bo jest to w kelwinach. Dobrze mówię? Chyba tak. I teraz nam wyszło normalnie stopnie Celsjusza. Ograniczony jest początek wtrysku zależnie od temperatury silnika. Przy niskich temperaturach silnika początek wtrysku będzie
sterownik będzie nam ograniczał ten początek wtrysku. Czyli takie trochę zabezpieczenie przed pałowaniem na zimnym. Oczywiście szukamy trzech map. Akurat są identyczne. Nie zmieniłem nazwy. Soy. Zbliżamy się do końca map. W zasadzie to wszystkie, które powinniśmy znać do modyfikacji sterownika. Lista jest dość spora. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12 map. Mamy 12 map. Zmodyfikować.